Co kryje się przed naszym okiem? Ciekawość prowadzi do wiedzy i postępu. Poszukiwanie innych lądów. Zaglądanie w niezmierzoną otchłań kosmosu. Czy w głąb materii przynosi odkrycia i wynalazki zmieniające nasze życie. Właśnie dlatego naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad obiektami niedostępnymi dla ludzkiego oka. Od mikrokropli do pojedynczych cząsteczek chemicznych. W skali nano, czyli tysiące razy mniejszej od średnicy ludzkiego włosa, szukają rozwiązania problemów ważnych dla każdego z nas. Naukowcy znają już miliony reakcji chemicznych. Potrafią je wykorzystywać na skalę przemysłową i wyjaśnić to, co zachodzi we wnętrzu żywych organizmów. Wiemy, co dzieje się w laboratoryjnej kolbie. Tradycyjne metody analizy pozwalają śledzić zachowanie miliardów cząsteczek. A jak zachowują się pojedyncze cząsteczki? Takie badania umożliwia spektroskopia fluorescencyjna. Używając światła laserowego i bardzo czułych detektorów, można zarejestrować świecące punkciki. Każdy z nich odpowiada jednej fluoryzującej cząsteczce umieszczonej w folii polimerowej. Takie badania pozwalają śledzić przebieg reakcji chemicznych i skomplikowane procesy w żywych organizmach. Stosując spektroskopię pojedynczych cząsteczek, widzimy rzeczywiste molekuły, takimi jak są naprawdę, unikając uśredniania ich zachowania. Co znajduje się na powierzchni ciał stałych? Chemicy od wielu lat potrafią ją zanalizować. Niestety po takich operacjach zwykle powierzchnia zmienia się. Z pomocą spektrometru fotoelektronowego to badanie można wykonać w sposób nieniszczący. Wiązka promieniowania rentgenowskiego o jednej długości fali powoduje wybicie elektronów z atomów na powierzchni próbki. Pomiar ich energii pozwala ustalić skład chemiczny. Z użyciem wiązki jonów argonu można także sprawdzić, co kryje się pod powierzchnią. Te badania mogą w przyszłości doprowadzić do wytworzenia warstw chroniących metal przed korozją, nawet w przemyśle chemicznym. Czy dzięki opanowaniu korozji elektrod będzie można taniej produkować wodór dla samochodów w przyszłości? Czy będziemy korzystali z czystego i taniego paliwa wodorowego? Takie pojazdy jeżdżą eksperymentalnie po zamkniętych torach, a kiedy trafią do codziennej praktyki? Jednym z problemów do rozwiązania jest bezpieczne magazynowanie wodoru. Badania materiałów, które mogą w swojej strukturze pomieścić ogromne ilości wodoru, prowadzą naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej. Z pomocą kowadeł diamentowych miażdżą materię. Pod ciśnieniem tysięcy atmosfer w świetle laserów ujawniają się niezwykłe właściwości próbek. Od lat problemem są zakażenia bakteryjne. Niestety, nawet w warunkach szpitalnych pojawiają się szczepy bakterii całkowicie odporne na działanie antybiotyków. Jak powstaje taka odporność? W laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej przygotowuje się bakterie, odpowiednią odżywkę dla nich i antybiotyk, który będzie testowany. Z pomocą sterylnych strzykawek wprowadza się substraty do układu mikroprzepływowego, który zostanie umieszczony w temperaturze 37 stopni Celsjusza. Zawory tworzą krople o objętości 1 mikrolitra. Każda zawiera tę samą porcję bakterii i odżywki oraz antybiotyk w różnych stężeniach. Dzięki temu w tym samym czasie testujemy reakcję bakterii na różne stężenia antybiotyku. Ich zachowanie obserwujemy dzięki kamerze. Pozwala nam to ustalić, jak dany szczep bakterii uodparnia się na antybiotyki. W rezultacie za kilka lat może uda się odpowiedzieć na pytanie, jak przebiega dokładnie infekcja bakteryjna i jakie stężenia antybiotyków stosować, by z nią skutecznie walczyć. Oznaczenie grupy krwi jest konieczne przed każdą operacją lub transfuzją. Musi być niezawodne, ale także szybkie i wymagające niewielkich ilości krwi. Od lat Instytut Chemii Fizycznej zajmuje się badaniami mikroskopijnych kropli poruszających się w maleńkich kanalikach. Ich prędkość zależy od wielkości, ale także od lepkości cieczy. Wiadomo, że lepkość krwi po aglutynacji drastycznie zmienia się. Kropla zawierająca taką krew będzie poruszała się wolniej niż kropla, w której ten proces nie zaszedł. W poliwęglanowej płytce z wyżłobionymi kanalikami w sposób kontrolowany poruszają się krople zawierające krwinki i odczynniki monoklonalne używane przez laboratoria serologiczne.
Spotykają się i pod wpływem napięcia łączą ze sobą. Jeśli antygen spotka specyficzne dla siebie przeciwciało, to utworzą one razem kompleks. Zmieni się prędkość ruchu kropli. Naukowcy potrafią tę zmianę zmierzyć z dużą dokładnością. W ten sposób można określić grupę krwi, a także szybko przeprowadzić testy serologiczne przed transfuzją krwi. Powstały dwie niezależne i bardzo szybkie metody oznaczania antygenów we krwi. Do badania wykorzystuje się zaledwie mikrolitry, czyli setne części kropli. Nie tak jak dotychczas. Jak otrzymać rurkę wielokrotnie cieńszą od ludzkiego włosa? Szklaną kapilarę umieszcza się wewnątrz rozgrzanego zwoju drutu. Dostosowując siłę rozciągania i temperaturę szkła, można otrzymywać pipety o średnicy otworu nawet 1000 razy mniejszej od średnicy włosa. Takie super cienkie rurki wykorzystywane są w mikroskopie elektrochemicznym. Za pomocą tego urządzenia można zmierzyć szybkość reakcji chemicznych. Reakcje te zachodzą na powierzchni ciała stałego, będącego w kontakcie z cieczą lub na granicy dwóch niemieszających się cieczy. Sondą w takim mikroskopie jest właśnie mikro- lub nanoelektroda, której wytworzenie widzieliśmy przed chwilą. Chyba każdy z nas boi się pogorszenia zdrowia, które pojawia się na starość. Jeszcze większe obawy mamy przed tak zwaną chorobą Parkinsona. W przypadku tego schorzenia w organizmie występuje niedobór jednego z neuroprzekaźników – dopaminy. Szybkie zdiagnozowanie choroby mogą ułatwić urządzenia mikroprzepływowe. Małe przekroje kanalików ułatwiają utrzymanie laminarnego przepływu znikomych ilości krwi. Ilości substancji zawartych w cieczy można mierzyć ze zwiększoną dokładnością. Elektroda pozwala zbadać zawartość właśnie dopaminy. A co dzieje się na powierzchni elektrody? Tu widzimy mikrocząstki srebra osadzone na materiale półprzewodnikowym. Te niezwykłe obrazy możemy oglądać dzięki mikroskopii sił atomowych. Próbka umieszczona jest pod ostrzem zawieszonym na elastycznej belce. Pod wpływem pola elektrycznego zmienia się kształt kryształu, co powoduje ruch mikroskopijnej belki. Elektroda może służyć do badania reakcji katalitycznych lub wykrywania substancji w cieczy. Jakie mikroorganizmy rozmnożyły się na pożywce? Szkodliwe czy pożyteczne? Od wielu lat naukowcy poszukują sposobów szybkiej i wiarygodnej metody identyfikacji bakterii. Takie metody ułatwiłyby dalszy rozwój mikrobiologii, biologii molekularnej oraz diagnostyki biomedycznej. Poszukuje się technologii tanich, nieskomplikowanych i szybkich. Czy dobrą metodą mogłaby być wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana? Efekt Ramana wykorzystuje zjawisko rozproszenia padającego światła na cząsteczkach badanej substancji. Otrzymywane tą techniką wyniki są różne dla różnych gatunków bakterii. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny wzór. Czy naukowcy z Instytutu przyczynią się do stworzenia nowej metody diagnostycznej? Jak zrobić ultracienką warstewkę związku chemicznego? Służy do tego niewielkie urządzenie, tak zwana waga Langmuira. Te cieniutkie błonki można nakładać w kontrolowany sposób na odpowiednie podłoża. W ten sposób buduje się elementy różnych urządzeń. W tym przykładzie na warstwę wody w wadze Langmuira nanoszona jest pojedyncza warstwa odpowiednio zmodyfikowanej porfiryny. Właściwości tego związku powodują, że jest on widoczny gołym okiem w postaci barwnej błonki na powierzchni wody. Ta powstająca cieniutka warstewka stanowić będzie element ogniwa fotowoltaicznego, pozwalającego na przetwarzanie światła słonecznego bezpośrednio w prąd elektryczny. Fotosynteza to najbardziej rozpowszechniony na Ziemi proces chemiczny. Wykorzystują go wszystkie rośliny zielone. Zawarty w komórkach barwnik chlorofil pochłania kwanty światła słonecznego. Wzbudzone elektrony w łańcuchu przemian oddają energię związkom zwanym nośnikami energii. W wyniku fotosyntezy powstaje cukier, glukoza, który stanowi dla roślin źródło energii niezbędnej do rozwoju i wzrostu. Od lat chemicy potrafią budować ogniwa słoneczne, które w przybliżeniu naśladują działanie roślin. Wystarczy sok z malin i płytka pokryta dwutlenkiem tytanu zanurzona w elektrolicie. Drugą elektrodę stanowi sadza z kopcącej świeczki. Silny strumień światła pozwala otrzymać prąd elektryczny. Czy uda się zwiększyć wydajność procesu? Czy można zapewnić ludzkości niewyczerpane i czyste źródło energii? Rośliny dają przykład. Okna zmieniające barwę po naciśnięciu przycisku zamiast zasłon czy rolet? Okna zmieniające swoją barwę zależnie od naszej woli? Znane są materiały, które w przyszłości być może pozwolą zrealizować takie oczekiwania.
Wystarczy odpowiednio zmodyfikowane szkło pokryć cienką warstwą polimeru, zanurzyć w roztworze i przepuszczać przez taki układ prąd elektryczny. Gdy polimer pod wpływem przyłożonego napięcia utlenia się, cała warstwa ciemnieje i ostatecznie przybiera kolor ciemnoniebieski. Jeśli teraz odwrócimy bieguny baterii zasilającej układ i zaczniemy redukować materiał, to warstwa polimeru jaśnieje, wracając do swego naturalnego, pomarańczowego koloru. Cały ten cykl powtarzać można wielokrotnie. Zmieniając budowę chemiczną polimeru, można sterować barwami, jakie przybiera ten materiał. Jak szybko i tanio oczyścić elewację budynków lub szyby samochodów? Na całym świecie od lat prowadzone są prace nad wykorzystaniem bieli tytanowej, czyli dwutlenku tytanu. W jego obecności pod wpływem światła w laboratorium następuje na przykład odbarwienie cieczy. W takich reakcjach dwutlenek tytanu nie zużywa się. Innym problemem jest usuwanie zanieczyszczeń pochodzących z biomasy i przemysłu drzewnego. Naukowcy z Instytutu prowadzą badania nad nowymi technologiami. Fotokatalityczne oczyszczanie wody to obiecująca metoda umożliwiająca jednoczesne wytwarzanie pożądanych substancji chemicznych. Procesy zachodzą w temperaturze pokojowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednio spreparowanych fotokatalizatorów zanieczyszczenia przekształcane są w związki chemiczne stosowane w produkcji leków i w przemyśle spożywczym. Coraz więcej ekranów. Telewizory, laptopy, tablety i telefony komórkowe. Nowoczesne ekrany wykorzystują zjawiska fluorescencji i dłużej trwającej fosforescencji. Świecenie światłem widzialnym pod wpływem niewidocznego dla oka nadfioletu jest znane od dawna. Tak zabezpiecza się banknoty i ważne dokumenty, nadaje śnieżną białość bieliźnie. W nauce luminescencję wykorzystuje się przede wszystkim jako źródło informacji o mikrostrukturze emitującego ją obiektu. Nic dziwnego, że substancje luminezujące są badane w wielu laboratoriach, nie tylko w Polsce. Ponoć najtrudniej jest z bielą. Zwykle otrzymuje się ją przez zmieszanie składników dających różne kolory. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje się prawdziwie białego świecenia jednej substancji. Biel jest tu naprawdę biała i tworzy piękne efekty, które można obserwować przez długi czas. Pod wpływem nadfioletu substancje emitują różne barwy światła. Po zasłonięciu lampy ultrafioletowej krótkotrwała zielona fluorescencja gaśnie, a utrzymuje się długo żyjąca fosforescencja w kolorze czerwonym. W samej próbce w czasie bilionowych części sekundy zachodzą skomplikowane przemiany chemiczne. Powstają produkty emitujące promieniowanie o innej barwie niż początkowo wzbudzane substraty. Analiza czerwonego świecenia dostarcza informacji o nieznanych zjawiskach zachodzących w stanie wzbudzonym cząsteczek. Czy dzięki poznaniu tych zjawisk powstaną telewizory dające jeszcze piękniejsze obrazy? Nanocząstki, czyli drobiny tysiące razy mniejsze od ziarnka piasku, zmieniają świat. Niestety podczas ich produkcji mogą powstawać odpady. Będą miały wielkość miliardowych części metra. Czy mogą nam zagrozić? Ponad 2200 lat temu pierwszy cesarz Chin chciał być nieśmiertelny. Kazał zbudować m.in. wielki mur chroniący imperium przed barbarzyńcami oraz sporządzić superlekarstwo. Przez 7 lat zażywał kapsułki zawierające nanozanieczyszczenia w postaci rtęci. Cesarz stracił rozum i zmarł. Jego grobowca strzeże do dziś wielka armia terakotowa. A jaki z tej historii wniosek dla nas? Nanozanieczyszczenia są naprawdę groźne dla ludzkiego organizmu. Jak sobie z nimi radzić? Takich drobin nie zatrzyma żaden filtr. Polscy naukowcy opatentowali sposób usuwania tych zanieczyszczeń. Na zdjęciach filmowych wygląda to prosto: odważanie substancji, mieszanie z polimerem, to ten biały proszek, i próba. Do roztworu została dodana substancja zmniejszająca napięcie powierzchniowe. Roztwór rozdziela się na dwie warstwy. Jedna z nich jest bogata w zanieczyszczenia. Możemy ją łatwo usunąć mechanicznie. To patent polskich naukowców. Świat niewidoczny dla oka kryje praktycznie nieskończone możliwości. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej poznają nowe zjawiska, badają własności materii, tworzą niezwykłe materiały. Ich prace znajdują zastosowanie w naszym życiu.